Odcinek 32. Queen. Nieznana historia. Co to za książka? Co leży przede mną? To jest książka o zespole Queen. Czy ją skrytykuję? Tak jak biografię o Slashu. Możecie kliknąć tutaj. Czy ją pochwalę, czy nie? Kto to jest Peter Hinz? Kto ją napisał? Czy to kolejny fan i biograf? Czy naukowiec rozpisujący się o moralnych potrzebach Frediego, żeby założyć wąsy? Kto to jest Peter Hinz? Zwykły techniczny człowiek, który na co dzień przebywał z Freddym. Jego osobisty asystent, osoba, która mówiła mu: Freddy, te wąsy są beznadziejne. Ale Freddy się nie przejął tym. Jeżeli oczekujesz, że ta książka będzie biografią, zawiedziesz się. To nie jest książka dla tych, którzy chcieliby po raz pierwszy spotkać się z zespołem Queen. Bo to jest książka dla tych, co już wiedzą co nieco o nim, a chcą się dowiedzieć więcej. Towarzyszymy im w trasach koncertowych, również w studiu nagrań, jak i podczas zwykłego wypoczynku. W tej książce dowiadujemy się, że szampan, który Freddy zawsze pił, to nie był szampan, tylko woda gazowana. To szampan źle robi na gardło. A Freddy bardzo dbał o gardło. Atutem tej książki jest niesamowity humor i anegdoty z życia zespołu oraz grupy technicznej. Bo czy ktoś z was zastanawiał się, co to znaczy tak naprawdę być technicznym największego rockowego zespołu XX wieku? Techniczni to ludzie, którzy przebywają w otoczeniu zespołu przez właściwie 24 godziny. No dobra, może trochę przegiąłem. Przebywają razem z nimi na imprezach, na różnych spotkaniach, jak i po prostu codziennie podczas angielskiego picia herbaty. Książkę to mam dzięki portalowi AGW
info. AGW info. Jeżeli podobała wam się taka śpiewana recenzja, dajcie znać mi w komentarzach i lajkach i postach i komentarzach na Facebooku i lajkujcie fanpage, lankujcie wszystko i w ogóle... Zakończenie mi coś nie wyszło. Dobra, pierwsze. Mam nadzieję, że to było widać, ale to była totalna improwizacja. Ja w ogóle nie miałem nic przygotowanego, ani melodii, ani słów, niczego. Po prostu siadłem i zacząłem tworzyć. Słuchajcie, teraz pode mną tutaj w środku wyświetla się link do filmu, w którym tłumaczę zasady najbliższych konkursów. Ponieważ konkursy te, które zostały ogłoszone z okazji tego 31 odcinka, rozwiązane zostaną jutro. Jutro zostaną ogłoszeni zwycięzcy. Ale od środy startujemy z zupełnie nowym cyklem konkursów, w których w każdą środę, co tydzień będzie do wygrania książka albo więcej. Więc koniecznie dowiedzcie się, o co chodzi w filmiku. Tutaj tym na środku. Subskrybujcie kanał, subskrybujcie.